Szanowni Państwo, zakończyła się tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego. Jest mi niezmiernie miło, że Państwo postawiliście w tym roku przede wszystkim na profilaktykę zdrowotną, postawiliście na sport oraz na ekologię. Bardzo się cieszę z tego, że tegoroczna edycja pozwoli nam wesprzeć szpital w Turku. A oto pełna lista zwycięzców. Miejsce pierwsze, projekt numer 5. Poprawiamy jakość diagnostyki i leczenia dzieci oraz noworodków w naszym mieście z wynikiem 2191 punktów. Miejsce drugie, projekt numer 2. Przebudowa, zadaszenie trybun i budowa ciągów komunikacyjnych na Stadionie Tysiąclecia z wynikiem 1612 punktów. Miejsce trzecie z wynikiem 1352 punkty, projekt numer 9, budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej fitness na terenie stadionu. Miejsce czwarte, zakup dwóch automatycznych defibrylatorów zewnętrznych z wynikiem 1191 punktów. Miejsce piąte, 908 punktów, projekt numer 1, wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego przy ulicy Wyszyńskiego 2. Miejsce szóste, zielone płuca dla miasta, 495 punktów. Miejsce siódme, posprzątaj po swoim psie, 269 punktów. Miejsce ósme, rajd rowerowy i Nordic Walking Turek i okolice, 171 punktów.